Biorą? Nie. A długo siedzisz? Z 4 godziny. Paweł Zduński. Za dużo się telewizji doglądałeś. Marcin Mroczek. Marcin Mroczek. Nie, nie trafiłeś. Dobra. Rafał Mroczek. No. A ty jesteś tym Masterchefem. Dokładnie tak. To co, jak nie biorą, to może przyjmiesz zaproszenie do gotowania? Do twojej kuchni? Tak jest. A, chętnie dzisiaj pogotuję. Może tam coś zjesz. No. Lizak, chodź tutaj. Chodź. Lizak, idziesz z nami. Chodź. To witaj, Rafał, teraz w tych prawidłowych progach. No. Znajdujemy się w mojej kuchni. Jak patrzę na te składniki, to nie wyobrażam sobie, co dzisiaj zrobimy. A zobaczysz, będzie coś pysznego. To co, zabieramy się za gotowanie. Ale dobra, najpierw powiedz mi, co będziemy robić. A to niespodzianka. Nie, żartuję. Będą pancake'i, czyli takie placki typowo amerykańskie. Zrobimy je z nieco innymi dodatkami, bo zazwyczaj one są podawane z syropem klonowym. I to ma być na śniadanie? Może być na śniadanie, na romantyczną kolację, co chcesz. Zrobimy taką fajną nutellę, sami ją zrobimy. Mhm. Bardzo zdrowa nutella, bo będzie z awokado i z bananem. Zaraz ci pokażę, jak to fajnie zrobić. I podamy z naszymi, teraz jest sezon na truskawki, albo już po sezonie. Nie, jeszcze jest sezon, jeszcze będzie trwał długo. Dobra, to bierzemy się za gotowanie. Ty mówisz, ja robię, ja mówię, ty robisz. Ja mówię, jak ty jest podział obowiązku, dzisiaj, słuchaj, bo dzisiaj ja mówię, ty robisz. Tak? Tak. No dobra. Dobra, więc od najpierw czego zrobimy zaczynamy? Berło w dłoń. Najpierw zrobimy ciasto na pancake'i. Więc tak, tutaj mamy szklankę maślanki i jedno jajko. Słuchaj, trochę się zestresowany czuję w tej kuchni. Czemu? Wiesz, jak uczeń, tak. Już dawno w szkole nie byłem. Dobra. To musimy wymieszać. Znaczy, widzisz, dobrze do połączenia moje składników. Czasy trochę były inne. Bo u nas jakby tutaj jest wszystko teraz do kamery, nawet to, jak przygotowuję rzeczy w kuchni. Kiedyś, tak. jak zaczęły być popularne różnego rodzaju portale, gazety, no nie, no to my raczej tą prywatność swoją chowaliśmy. Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj to prywatność, tak, pokazujemy. To wy pokazujecie, bo moje pokolenie jest trochę inne, ale pokazujecie wszędzie. No od wczoraj nauczyliśmy snapa, no dobra, od wczoraj snapuję. Jak to się mówi? Cross. A, skrosujesz się. Skrosujemy no dokładnie, się. Skrosujemy się i będę miał wtedy dużo followersów. Dobra, dodajemy tutaj teraz cukier, 1/4 szklanki. Ważne, co jest w tym cieście. W tym cieście ale znajduje możemy sobie się gadać o różnych rzeczach, nie? Śmiało, dobra, tak. Okay. Tylko na razie wtajemniczymy, co tutaj jest. Dobra. I zaraz wracamy do rozmowy. Proszek do pieczenia. To jest taki niestandardowy składnik do takich placków, ale Amerykanie zawsze go używają. Przez to one są takie puszyste. Mhm. Więc teraz dodamy sobie łyżeczkę proszku do pieczenia. Została nam mąka, którą będziemy po kolei dodawać, a teraz wracamy do rozmowy. No fajnie sobie tak zaprosić gości, żeby ich wykorzystać do przyrządzania pewnych rzeczy. Teraz odpalimy. Dobra. Snapchata. I co dalej? Okej, okay, tutaj przytrzymujemy. Tak, bo chcieliśmy was bardzo pozdrowić z nagrywania odcinków na mój kanał. O, rozjaśnimy trochę. Aha, już poszło. Za późno. Rafał, jeżeli chcemy bić rekord, to musimy powiedzieć, gdzie macie obserwować Rafała. Rafał Mroczek. Mroczek. Tak, bez żadnych spacji, bez niczego. To jest Snap Rafała, więc tam wbijajcie. I teraz ja ci będę wsypywał troszkę mąki. A ty mieszaj. Nie mam wprawy, ale nie wiem, co tam można pokazywać codziennego dnia, ale ja bym obserwuję cię, chciał... obserwuję tak? Cię, tak. Od wczoraj cię obserwuję. Więc. Ja bym bardzo chciał chętnie zobaczyć, jak jest na planie M jak miłość, więc... Może coś pokażesz na swoim snapie. No właśnie, to jest nawet niezłe, bo ciągle nas pytają, jak to jest, ile my odcinków realizujemy w tygodniu, a tam można to pokazać. Dokładnie. Ja bym bardzo chętnie to oglądał. Myślę, że moi widzowie również. Już niedługo. Dobra, pokaż, jak to robisz w kuchni. O, no i jest zupełnie inna robota. Jaka była twoja pierwsza potrawa? Pierwsza potrawa, placki ziemniaczane, spalone i bez soli. W jakim wieku? Wiesz co, miałem 12 lat. To nie tak wcześnie. Nie tak wcześnie. 12 lat. No dobra. Dobrze. Ciasto mamy tu już gotowe. Mhm. Teraz tutaj na naszej patelni roztopimy sobie masło. A kto ci uczył gotować? Moja babcia. Chyba każda babcia gotuje najlepiej. No właśnie. I co? Tak. A jak teraz ocenia twoją kuchnię? Teraz babcia dzwoni do mnie po przepisy. Aha, no dobrze, widzisz. Słuchaj, jak ja zacząłem grać w serialu, no to ty jeszcze nie zacząłeś gotować. Widzisz? No tak. Masło się rozgrzało, więc tobie powierzam tą
to zadanie. Pokażę ci, jak zrobić jednego. Okay. Nabieram sobie łyżką. Wielkość... O! To jest kuchnia. To jest kuchnia. Jest ktoś od brudnej roboty w tej kuchni. Dobra. I teraz nakładam, po prostu wylewam takie większe placki. Powinny się nam pojawiać właśnie takie bąbelki, tutaj jak są, takie powietrza. To jest dobry znak. I one teraz muszą być takie cienkie? Tak, one będą takie cienkie, bo wtedy ułożymy z nich taki torcik. Teraz pokażę, jak szybko zrobić. Lubisz Nutellę? Bardzo. Czekoladę też? Ja lubię. Nie przesadzam, ale wiadomo. No właśnie, bo wielu uważa, że to jest zbyt niezdrowe. A ja teraz wam pokażę, jak fajnie zrobić Nutellę bardzo zdrową z awokado i z banana. I kakao, i miód, i tak naprawdę to są wszystkie rzeczy. Teraz właśnie, pokażę wam, jak zrobić, jak przekroić awokado, bo to jest też teoria na ten temat. Aha, też ma znaczenie, tak, jak kroimy. Więc przekrajamy tutaj, aż czujemy opór pestki dookoła. Ją obkrajamy. Teraz szybki twist. Została nam pestka. W pestkę wbijamy nóż, przekręcamy i wyjmujemy całą pestkę. Okej, okay, proste. Szybko, prosto. Teraz zdejmiemy sobie skórę. Skóra też powinna schodzić. Ważne w awokado jest to, żeby one było dojrzałe. Lizak. Cisza. Usiądź ładnie. Czekaj. Dobra, i teraz pokroimy. A ty mi opowiedz, jak was karmią na planie M jak miłość, bo to mnie zawsze ciekawiło. Słuchaj, to też będziesz mógł zobaczyć na Snapchacie, ale nie, powiem ci. No. Generalnie na planie u nas, nie wiem, na różnych planach jest inaczej, mamy tak zwany barobus. Okej. Okay. No, czyli bus przystosowany do tego, żeby rzeczywiście tam gotować. Mamy przeznaczone na 12 godzin dwa posiłki. To jest śniadanie i obiad. Nie za dużo, ale no, trzeba pracować. Tak jest. No nie, a ja myślałem, że to pani Tereska gotuje. Jest szef, czasami tak, jest szef kuchni. Tak? Tak, czasami tak. Jest szef kuchni i tak naprawdę no to oni dbają o jedzenie, a okay. No, jest nawet smacznie. Nie możesz powiedzieć inaczej. Teraz sobie pokroimy banany. Musi być czekoladowo, więc kakao. Tutaj ląduje. I musi być słodko, jak ta czekolada, więc tutaj wyląduje też miód. I blend, totalny blend. Dobra, spokojnie. Ja wiem, że troszkę tego, pudru. To nic. Idealne. Słuchaj, a jak to jest? Jak to w kuchni? Jak to jest, jak ty teraz podchodzisz, to znaczy jesteś w restauracji, tak? No. Przynoszą ci danie i poznają cię, że ty jesteś szefem kuchni, masterchefa wygrałeś. Tak. No nie, zdasz się na gotowanie, zazwyczaj zdasz się na smakach. Deser za darmo. Zdasz się na smakach, ale czy oni oczekują teraz, że ty będziesz oceniał ich dania? Czy jest nie, tak, wiesz co? Że kucharz wygląda i wiesz, patrzy, czy ci smakuje, czy nie, jak ty się zachowujesz? Nie, zazwyczaj... Zazwyczaj na koniec to jest takie pytanie. Jest trochę tak, no jest trochę. Ja wiem, wiesz, po sobie jakby popularność, że jest krępująca, jakby gdzieś ktoś patrzy za, wiesz, za pleców, co robisz, tak. Co kupujesz. No nie? W koszyk zaglądają w supermarkecie, dokładnie no, tak. Tak? Tak masz? Tak, tak. Przekładamy. No. I co wtedy? Dyplomatycznie tak. Odpowiadasz. No, dokładnie. Tak czy nie? W restauracji... Czy jesteś szczery i bezwzględny? Jak ci nie smakuje, mówisz nie. No zazwyczaj nic takiego nie mówię. Jesteś dyplomatą, tak? Tak, tak, tak. Rafał smaży, a ja wam pokażę, jak szybko złożyć taki torcik. A spróbuję sobie rzeczywiście, jak wyszła ta masa. Bo to mnie interesuje. Dobra. Na chwilę odchodzę. No i zostawił mnie z plackami. Proszę. Jestem surowy w ocenie. Dobra. No nie, padło. Padł nasz torcik. To nic. Z większą ilością miodu. No nie, już mi smakuje. Ja tak chciałem jak Master Chefie, jak oni tak. Grobowe tak, miny. Tak. Taka ocena. Teraz chciałbym błysnąć, ale. Bardzo dobre połączenie. Damian. Nauczyłeś się czegoś? Zrobisz swojej ukochanej to w domu? No pewnie. O to chodziło. Bardzo ci dziękuję. Pycha. To koniec? No taki... To wszystko? jeszcze nie. Właśnie jest ostatnie zakończenie. Dziękuję ci, że przyjechałeś do mojej kuchni. I w ramach większych inspiracji... O kurde, no wiesz, to dokładnie teraz. Dziękuję bardzo.
Żebyś mógł się jeszcze więcej inspirować, jeszcze więcej gotować. Na pewno znajdę tutaj coś ciekawego dla siebie. Dziękuję Ci bardzo, że zagościłeś w mojej kuchni. A Was zapraszamy na kolejny odcinek w tych pięknych okolicznościach.